Witajcie w krainie składów. Lepsze niż dobre kosmetyki są tanie i dobre kosmetyki. Tak więc zebrałam dla Was troszkę tanich hitów za mniej niż 15 zł. Od razu zapowiem Wam, że znajdziecie tutaj coś do swędzącej skóry głowy, jest coś na poprawę nastroju, a nawet bardzo dobry krem do twarzy. I nie tylko. Będzie wyjątkowo różnorodnie i nie mogłam się doczekać, aby przedstawić te produkty. Więc nie przedłużajmy i przejdźmy do rzeczy. Na początek uwaga! Coś zdziai, a konkretnie krem na dzień z serii Naturalnie Pielęgnujemy. Kupiłam go, bo szukałam jakiegoś możliwie neutralnego kremu, który nie bazuje na parafinie. Ten akurat parafiny nie zawiera. Nie ma też żadnych ekstraktów czy olejków eterycznych, ale za to zawiera ceramidy. Szczerze nie spodziewałam się, że będzie aż taki fajny. Przede wszystkim nie jest śliski i tłusty, tylko dość aksamitny. Sprawia wrażenie, jakby rozmiękczał skórę. Pierwszy raz użyłam go na dłoniach, bo chciałam sprawdzić formułę. I szczerze, do dłoni też się sprawdza. Jeśli ktoś potrzebuje nietłustego kremu do rąk, to wypada fajnie. A na buzi daje efekt miękkiej i wygładzonej skóry. Ma też ogromny plus za to, że ładnie się wchłania i nie daje wrażenia, jakby sobie na tej skórze tylko leżał. Niestety to uczucie często towarzyszy tanim kremom. Tak jakby dają wrażenie jakiejś ochrony, ale po zmyciu wydaje się, jakby cera nic na tym nie skorzystała. A w przypadku tego kremu, mimo niskiej ceny, działanie jest faktycznie okej. Myślę, że jeśli macie jakieś dobre serum i chcecie sobie zaoszczędzić na kolejnych etapach pielęgnacji, to ten produkt będzie dobrym wyborem. Jeśli chodzi o typ cery, to chyba najlepiej zgra się z lekko suchą, może mieszaną, dojrzałą lub z pierwszymi zmarszczkami. No taki miły kremik bez fajerwerków, ale w swojej półce cenowej naprawdę dobry. Tylko ma dość dziwny zapach. Nie jakoś szczególnie nieprzyjemny, ale z czasem robi się specyficzny. Trochę jak tłuszcz roślinny. Chciałabym polecić Wam też coś, co wyjątkowo nie jest kosmetykiem, ale jest tanie, dobre, z Rossmana i myślę, że poprawia humor. Co to takiego? Świece sojowe High Skin. Świeca sojowa w takiej cenie to rzadkość, więc kiedy tylko się pojawiły, od razu wzięłam je na próbę. Myślałam, że za tę cenę nie ma co spodziewać się jakiegoś hitu, ale jest naprawdę nieźle. Wybrałam wersję mango i kawa. Zapachy są intensywne, naturalne i po odpaleniu pięknie roznoszą się po całym pomieszczeniu. Świeczka mi nie tunelowała, czyli nie robiła się w niej taka dziura. Jak za tę cenę to jest lepiej niż się spodziewałam. A wiecie, jak rozpoznać, czy świeczka jest sojowa? Można to sprawdzić przez dotyk lub kolor. Te sposoby poznałam dzięki profilowi Słodki Wosk. Świeczka sojowa powinna być przy pocieraniu oleista i tłuściutka, a jej kolor żółtawy. Natomiast świeczka parafinowa jest bardziej tępa i tak jakby sucha, a kolor przeważnie jest biały lub wpada w szarość. A dlaczego to ma znaczenie? Świeczki sojowe są dla nas zdrowsze i bardziej ekologiczne. I jeszcze jedna rada. Jeśli macie świeczki, które tak jakby się zastały i zaczęły tracić zapach, to na noc odwróćcie je do góry dnem, a kolejnego dnia powinny już ładnie pachnieć. A wracając do omawianych produktów, to mi zawsze szkoda odpalać ozdobnych świeczek. A takie taniożki można zużyć bez żalu. Tylko fajnie, jakby pojawiło się więcej zapachów, bo póki co są 4. Jak już jesteśmy przy zapachach, to kolejna propozycja jest pod tym względem... specyficzna. Chodzi o dziegciowy szampon Natura Eco. Wbrew pozorom ta firma wcale taka eko nie jest, a niektóre kosmetyki mają kontrowersyjne składy, więc trzeba być uważnym. Ale udało mi się znaleźć tutaj szczególną perełkę, czyli szampon dziegciowy, który potrafi przynieść ulgę przy łupieżu, swędzącej skórze głowy i EUZS. Niech Was jednak nie zdziwi jego zapach, bo on no... śmierdzi wędzonką. I tak, to prawidłowy zapach, tak jak jego dość nietypowy brązowy kolor. Co do zapachu wędzonki, to nie jest on przypadkowy, ponieważ dziegieć drzewny powstaje pod wpływem wysokiej temperatury bez udziału tlenu. Można powiedzieć, że podczas tego procesu powstaje coś jak smoła, ale o wielu pozytywnych właściwościach. W zależności od gatunku drzewa te właściwości mogą się różnić, ale głównie jest to działanie przeciwzapalne, antyseptyczne, bakteriobójcze itd. W tym szamponie mamy akurat dziegiec sosnowy, który jest ceniony przede wszystkim za działanie przeciwświądowe. Tak więc jeśli swędzi Was skóra głowy, to naprawdę może pomóc. Sama go używam i na pewno kupię kolejne opakowania. A mówiąc szczerze, to sprawdził mi się nawet lepiej niż szampony z apteki. Ale dobra, przechodzimy dalej i tu znowu nie kosmetyk, a wkładki higieniczne marki własnej Rossmana.
Takich wkładek szukałam bardzo długo. Moje wymagania niby były proste, ale no trochę bubli mi się po drodze trafiło. Szukałam bawełnianych, niebielonych, miękkich i możliwie w dobrej cenie. I to głównie cena sprawiała problem. Poprzednie, których używałam, kosztowały 20 zł za 30 sztuk, przy czym klej był w nich tragiczny. A te są naprawdę spoko. Połowa ceny i więcej wkładek. Jedyny minus jest taki, że dość rzadko są w sklepie. Nie wiem z czego to wynika, ale czasem to jedyny produkt, którego brakuje na półce. Może są takie dobre i wszyscy je wykupują? Może, bo w porównaniu do innych wypadają nie tylko tanio, ale i można powiedzieć, że zdrowo. Nie są mielone, nie mają zapachu, są bawełniane i miękkie. W tej cenie póki co nic lepszego nie znalazłam, a nawet droższe czasem okazywały się mniej fajne. Na pewno są godne przetestowania, jeśli chodzi o bardziej eko-opcje. Wracajmy do kosmetyków, bo chciałabym opowiedzieć o balsamie bananowym z Yumi. W Rossmanie jest jeszcze malinowy, a w Hebe wybór jest o wiele większy i w różnych opakowaniach. Wszystkie te produkty według mnie zachowują się na skórze tak samo, więc możecie po prostu wybierać ulubione wersje zapachowe. Chcę jednak wyróżnić balsam bananowy, bo nie wiem czy wiecie, ale ten zapach wyjątkowo trudno uzyskać. To znaczy, może i nie tak trudno zwyczajnie go skomponować, ale trudno jest zrobić tak, aby po chwili nie śmierdział. No niestety absolutna większość kosmetyków o tym zapachu po paru godzinach zwyczajnie daje dworcem. Yumi z kolei po dłuższej chwili, nawet jak już delikatnie zmieni zapach, to wciąż jest przyjemny. Jak jakieś słodycze albo wanilia. Ma to jednak swoją cenę. Jeśli jesteście alergikami, to akurat ta wersja balsamu ma najwięcej dodatków zapachowych. Ale spokojnie, inne są już prostsze. W działaniu balsamy też są świetne, a szczególnie jak na tak tani produkt. Zawierają sporo aloesu, mocznik, olej ze słodkich migdałów, masło shi czy ekstrakty owocowe. Balsamy nawilżają i mają przyjemną formułę, która szybko się wchłania i nie lepi. Są lekkie, pachnące, bardzo przyjemne w użyciu. Myślę, że szczególnie spodobają się nastolatkom. Przechodząc do kolejnego produktu, to jakiś czas temu nagle skończył mi się płyn micelarny. Później okazało się, że miałam drugi, ale mniejsza o to. I musiałam wybrać coś na szybko. Zdecydowałam się na Bielenda Expert czystej skóry. Ma trzy wersje, a ja wybrałam tę do cery wrażliwej, chociaż podobała mi się też wersja z zieloną herbatą. Płyn nie szczypie, dobrze zmywa delikatny makijaż i ma ładny skład. I to bogaty jak na tego typu produkt. Zawiera sporo wody różanej, minerały, a także na przykład niacynamid. Płyn micelarny szybko zmywany, więc mimo wszystko najważniejsze jest, aby nie podrażniał i radził sobie z makijażem. Sama mam raczej mineralną kolorówkę, więc nie jest trudno zmyć, ale za to mam skórę skłonną do podrażnień i muszę szukać czegoś delikatnego. Myślę, że ten płyn jest równie dobry jak chyba już powoli wycofywany Fresh Juice. No i też ma dużą pojemność. Trochę off-top, ale chcę Wam się przyznać, że uwielbiam płyny micelarne, bo wtedy mam pewność, że buzia jest czysta. Kiedy wacik czy gąbeczka przestają się brudzić, to czuję jakbym miała dowód na dokładnie wykonany demakijaż. O, to może być hasło dla uważnych. Macie jakieś swoje kosmetyczne nawyki czy przyzwyczajenia? Na przykład, że nie położycie się spać z mokrymi włosami albo coś takiego? W każdym razie to nie koniec propozycji, bo chciałam polecić jeszcze balsam do stóp i na popękane pięty. Jest to marka własna drogerii Rossmann, więc podobnie jak i Sana to fajna tanioszka. Ten krem zawiera sporo mocznika, bo aż 25%, a do tego tworzy natłuszczającą warstwę dzięki zawartości lanoliny. Nie brakuje też substancji łagodzących. Warto jednak brać pod uwagę, że to dość silny produkt. Producent podkreśla, że może sprawdzić się nawet u cukrzyków, co jest fajną uwagą, bo faktycznie takie osoby często mają problem z nawilżeniem czy regeneracją skóry i potrzebują czegoś mocniejszego. Oczywiście jeśli nie chorujecie, to również możecie go stosować. Szczególnie jeśli zwykłe kremy Wam nie wystarczają, albo raz na jakiś czas robicie sobie pielęgnacyjny dzień nóg i potrzebujecie czegoś, co daje szybki efekt. Jak podobały Wam się propozycje? A może sami macie coś do polecenia? Dajcie znać w komentarzach! A jeśli film Wam się spodobał, to pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Dziś się z Wami żegnam. Buziaki, pa!